przez bardzo prozaiczne czynności chciałbyśmy od bardzo życzliwej nam sąsiadki pożyczyć węgiel. Ona sprowadziła do swojej piwnicy bardzo zadbanej, ponieważ była to bardzo czyściutka kobieta i wszystkie te ściany były zaklejone pod gazetami. To nas zainteresowało, bo jedna z nich była lekko oderwana. Zaczęliśmy z mamą zrywać wszystkie te gazety jako podpałkę, szczerze powiedziawszy. I okazało się, że pod tymi gazetami kryją się jakieś napisy. Zaczęłyśmy te napisy czytać i no cóż, elementarna wiedza z historii pozwoliła nam skojarzyć daty, opowieści, które moja babcia często snuła. Skontaktowałyśmy się z naszą przyjaciółką, która była kustoszem muzeum w Pawianicach, a ta z kolei poradziła nam, żebyśmy skontaktowały się z warszawskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Tak właśnie to się zaczęło. Pierwsze wiadomości o Włochach jako domniemanym miejscu, gdzie znajdował się areszt NKWD, dotarły do Instytutu Pamięci Narodowej w listopadzie 2000 roku. To był pierwszy taki okres organizowania się w ogóle Instytutu Pamięci Narodowej. Niemniej natychmiast się tym zajęliśmy i jeszcze w tym samym miesiącu pojechaliśmy, ja jako historyk Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i prokurator Robert Janicki jako naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, żeby sprawdzić te wiadomości. Dokonaliśmy pierwszego oglądu, oględzin tego miejsca i stwierdziliśmy, że te informacje się potwierdzają. Znaleźliśmy tam w pomieszczeniach piwnicznych napisy na murach, które ewidentnie pochodziły od więźniów. Przy czym oczywiście największe nasze zainteresowanie wzbudził podpis Bolesław Piasecki, tu siedział. O innych osobach, które tam były uwiecznione, nie mieliśmy żadnych wiadomości, nie wywoływały one żadnych naszych skojarzeń. Natomiast to, że te miejsca były używane jako areszt śledczy, o tym świadczyły i te napisy, a przede wszystkim drzwi, te piwniczne, w których wycięto Judasze do używania przez jakichś strażników. Jestem konserwatorem zabytków działającym jako wolny strzelec. Jestem rzeczoznawcą konserwacji zabytków w trzech stowarzyszeniach konserwatorskich. I do mnie ta sprawa trafiła chyba właśnie przez moje, o ile dobrze pamiętam, przez moje stowarzyszenie, czyli przez sekcję konserwacji dzieł sztuki w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Tam zgłosił się Wydział Kultury, który zapytał, czy jest konserwator, ekspert od tego typu rzeczy i akurat trafiło to do mnie. Ja się tego podjąłem, wykonałem. Generalnie jakby na razie jest sukcesem, tylko cały czas z niepokojem patrzę, co dalej. Bo chciałbym, żeby to jednak zaistniało. Zaistniało w społeczeństwie, a nie było tylko jakimś świadectwem, które jest no generalnie na razie kompletnie ukryte. Wiedzą o tym specjalisty, wiedzą służby konserwatorskie i częściowo urzędnicy zajmujący się sprawami kulturalnymi w dzielnicy Włochy, ale społeczeństwo tak naprawdę o tym nie wie. Z informacji pani piekarskiej, która była właścicielką kamienicy, wynikało, że to miejsce było używane od stycznia 1945 roku przez NKWD. Twierdziła ona, że wtedy właśnie w domu tym przy ulicy Świerszcza 2 pojawili się Rosjanie i po prostu jej rodzinę
wyrzucili stamtąd, zajmując te pomieszczenia dla siebie. Poszliśmy tym tropem, to znaczy przyjęliśmy tą wersję, że faktycznie znajdowała się tam placówka NKWD, tym bardziej, że obok w dwóch budynkach, też przy ulicy Cieniwcej 14 i 16, znajdowały się też budynki, które w 1945 roku zajmowało NKWD i no, poszliśmy tym tropem. Było to jakby naturalny sposób myślenia. Tym bardziej kojarzyliśmy to z informacjami właścicielki, która wskazywała również na funkcjonariuszy NKWD jako zarządców tego miejsca, osoby, które objęły tą kamienicę w posiadaniu. Podczas wielu rozmów mówili nam, że ten dom jest brakującym ogniwem, że mnóstwo papierów, dokumentów przechodziło im przez ręce. Wiadomo było, że gdzieś ten dom tutaj na linii pociągu, na linii kolejki podmiejskiej był, natomiast nie było dokładnie wiadomo gdzie. To wszystko było tak zorganizowane, to z kolei wiem z relacji również osób, które tutaj były przetrzymywane, że oni sami słyszeli pociąg, wiedzieli, że gdzieś to jest w okolicach parku, ale nie potrafili przez te wszystkie lata później nawet zlokalizować tego miejsca konkretnie. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, jak znakomicie ten budynek został wybrany. To jest budynek, po pierwsze, z którego widać wszystkie ciągi komunikacyjne, ciągi drogowe, ciągi kolejowe, tuż przy dworcu kolejowym, przy torach, w miarę oddalony od innych zabudowań. Także po prostu no, trzeba przyznać, że NKWD genialnie wybrało, bo to jest na tyle daleko, że oni tam mogli wyczyniać różne rzeczy, mogli katować ludzi i nikt tego nie słyszał. Także po prostu rewelacyjnie dobrali tą willę właśnie do tego celu. Ze stanem piwnic w domu we Włochach zapoznałem się w końcu 2000 roku, kiedy to przedstawiciele Wydziału Kultury zwrócili się do mnie o zinwentaryzowanie świadectwa tego, że tam byli więzieni Polacy. To świadectwo to były napisy, kalendarze wyryte w tynku i w cegłach murów piwnicznych w domu przy ulicy Świerszcza 2. Te piwnice były świeżo odzyskiwane, bo była właścicielka, która została wypędzona z tego domu właśnie w styczniu 1945 roku. W ciągu jednej nocy mieli się spakować i opuścić całą kamienicę. Wyemigrowała z Warszawy do Pabianic i po latach w końcu tą całą kamienicę odzyskała. Kamienica w momencie, kiedy ją odzyskaliśmy w latach 90. była w podobnie złym stanie, jak jest w tej chwili. Co prawda przeprowadziliśmy mnóstwo remontów, w związku z powyższym jej stan ogólny jest dużo lepszy. Ale tak naprawdę wystarczy spojrzeć tylko na tynki, które są na zewnątrz i właściwie już więcej nie musiałabym dodawać. To jest właściwie zdewastowany budynek przez kilkadziesiąt lat użytkowania. Przykre, że nie przez właściciela. Gdyby to był właściciel, to takiego stanu nie zostałoby to doprowadzone. Przez te wszystkie lata mieszkali tutaj lokatorzy z tak zwanego nakazu, czyli lokatorzy gminni. Właściwie po kilkadziesiąt lat mieszkania to wciąż. Kamienica miała taką historię generalnie dosyć nieciekawą, powojenną. Najpierw było to NKWD i potem było WKU, Wojskowa Komenda Uzupełnień, to było dosyć długo, a potem przejęło to miasto i to była kamienica komunalna. Miejsce takie, że no, towarzystwo niezbyt ciekawe zasiedliło tą kamienicę. Ale na szczęście te piwnice zachowały się w dosyć dobrym stanie. Po
oprócz tej jednej, której się zaczęło, która właściwie była bardzo czysta i bardzo dobrze utrzymana, reszta sukcesywnie odzyskiwanych piwnic była w upłakanym stanie. To były typowe rupieciarnie, pełne starych mebli, śmieci. To też było miejsce, w którym lokatorzy robili próbki koloru farb na tych właśnie ścianach. Odkrycie nastąpiło 11 listopada 2000 roku. Odbyła się wizja lokalna. Przyjechali prokuratorzy, historycy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy dokonali inwentaryzacji tych napisów dostępnych wtedy. Ja zinwentaryzowałem mniej więcej lekko ponad połowę piwnic. Pozostałe były zajęte przez lokatorów i były niedostępne. Inwentaryzacja trwała około 2 tygodni. Robiłem to z moim synem i im głębiej wchodziliśmy w to, co nam pokazywały piwnice i w temat, tym bardziej czuliśmy ciężarem tego, co się tam działo. Coraz bardziej do nas docierało, jakie to jest tragiczne miejsce. Generalnie muszę powiedzieć, że świadomość mieszkania w domu, sąsiadowania na co dzień z miejscem, które było kaźnią polskich patriotów, jest bardzo trudne. Znaleźliśmy napisy w większości w takich sytuacjach opresji i uwięzienia. Ludzie myślą przede wszystkim o tym, żeby wypisać tam swoje imię, nazwisko, żeby nie przepadło ono, ponieważ najwyraźniej czują niepewność swojego losu. Ale też jest tam kilka napisów mówiących coś więcej. Większość napisów to jest oczywiście imię i nazwisko i czasami właśnie daty. Różne daty, albo od do, albo jakaś jedna data. Więc nie wiem, czy to jest data wejścia, czy wyjścia, czy co, no to trudno powiedzieć. I czasami zdarzały się też cytaty, których teraz nie pomnę, ale również bardzo przejmujące i takie dające do zrozumienia. Znajdujemy tam nazwisko Kozłowski, z taką adnotacją, z takim napisem, wyznanie można powiedzieć, nauczył się żyć na wolności, to bardzo trudno powiedzieć, czy to jest świadectwo jakiejś przemiany duchowej tego więźnia. Znajdujemy tam wyryty na ścianie krzyż i napis Jezu wyratuj, który no, mówi tutaj, to nie można mieć żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Kiedy patrzyłem pierwszy raz na ten napis, to pomyślałem sobie, że ta osoba musiała bardzo cierpieć. Drzwiach były kalendarze. I co ciekawe, niektóre drzwi musiały być przemontowane, dlatego że na niektórych drzwiach kalendarze były od strony jakby zewnętrznej.
obecnie zainstalowanych drzwiach, więc prawdopodobnie były albo przeniesione z piwnicy do piwnicy, albo zamontowane odwrotnie z jakiegoś powodu. Kalendarze polegały na takich kratkach i w kratkach były wyryte daty i po prostu kolejnego dnia przebywania w celi. Dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy napotykać na pewne trudności z łączeniem NKWD z tym miejscem, ponieważ wszelkie źródła mówiły zasadniczo jednak o tych budynkach przy ulicy Cienistej 16 i 14. W budynku przy ulicy Cienistej 14 rezydował zastępca Berii i pełnomocnik wówczas NKWD przy pierwszym froncie białoruskim osławiony Iwan Sierow. W budynku przy Cienistej 16 jeszcze były przetrzymywane osoby porwane w Pruszkowie, 16 przywódców Polski Podziemnej w marcu 1945 roku i inni członkowie polskiego podziemia. Natomiast mimo bardzo dokładnych badań źródeł archiwalnych i wszelkich możliwych źródeł dotyczących działalności NKWD w Polsce, nie udało się tego łączyć właśnie z tym budynkiem przy ulicy Świerszcza 2, a przed wojną 11 listopada 2. I w pewnym momencie, szczerze mówiąc, znaleźliśmy się w sytuacji takiej, że nie do końca wiedzieliśmy, komu przepisać ten areszt. W pewnym momencie postanowiłem zwrócić się ku innej możliwości, jaką była informacja wojskowa. I po prostu z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wypożyczyłem wszelkie źródła, które pozostały po informacji Wojska Polskiego z przełomu 1944 i 1945 roku. Było tego mniej więcej 50-60 tomów akt. Sądzę, znając dorobek historiografii poświęconej informacji Wojska Polskiego, że chyba byłem jednym z nielicznych historyków, którzy się przedarli przez te akta. Mówię przedarli, bo czytanie tego było rzeczą naprawdę bardzo mozolną, ponieważ większość tych akt, myślę, że około 90%, są to akta pisane na bardzo złej jakości papierze, ołówkiem i jeszcze w języku rosyjskim, ręcznie oczywiście. Więc rozszyfrowanie tego, oceniam to na jakieś mniej więcej 10 tysięcy stron, rozszyfrowanie tego było naprawdę trudne. Po pewnym czasie stało się dla mnie jasne, że łączenie tego pierwotne z NKWD, z działalnością NKWD było, no nie powiem błędem, ale raczej pewnego rodzaju pomyłką, chyba nieuchronną na tym pierwotnym etapie naszej działalności. A natomiast odwołanie się do akt informacji wojskowej no, zaczęło nam odsłaniać karty historii i dopiero wtedy mogliśmy jednoznacznie stwierdzić, że to nie NKWD, tylko informacja wojskowa była zarządcą tego aresztu. W pierwszym okresie działalności komuniści byli na tyle słabi, że nie byli w stanie zorganizować tych swoich ani urzędów bezpieczeństwa, ani informacji Wojska Polskiego. W związku z tym już wtedy zaczęło się udzielanie nam bratniej pomocy i tej bratniej pomocy udzielano w ten sposób, że po prostu odkomenderowano z NKWD, a przede wszystkim właśnie z tego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ dziesiątki funkcjonariuszy kontrwywiadu sowieckiego, kontrwywiadu wojskowego i po prostu obsadzano tymi ludźmi no, nominalnie polską informację Wojska Polskiego, Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, ponieważ uznały władze sowieckie, że Polacy nie są w stanie, czy polscy komuniści nie są w stanie po prostu obsadzić z braku wykwalifikowanych kadr i na odpowiednim poziomie prowadzić tej pracy operacyjnej, zarówno na poziomie cywilnej bezpieki, jak i na poziomie aparatu represyjnego wojska. Na przełomie 1944 roku ocenia się, że praktycznie niemal 100% stanowisk oficerskich w informacji Wojska Polskiego było Rosjanami, którzy po prostu zostali odkomenderowani do służby w organach Wojska Polskiego. Chodzili nawet często w mundurach sowieckich, na które czasami narzucali polskie płaszcze wojskowe.
mówili najczęściej po rosyjsku, przesłuchiwania prowadzili również w języku rosyjskim albo w łamanym języku polskim. I stąd to pierwotne nieporozumienie właśnie, mianowicie informacja, że w styczniu 1945 roku tą kamienicę we Włochach zaadaptowało do swoich celów NKWD. No właśnie na tym rzecz polega, że wtedy wzrost między tymi rozmaitymi organami represyjnymi sowieckimi i polskimi był taki, że właśnie tam trudno rozeznać się, kto jest kim. To jest tego swego rodzaju maskarada, bo Sowieci występują nominalnie jako przedstawiciele władz polskich, a de facto byli to Rosjanie poprzebierani w polskie mundury. Takie błaganie Jezu wyratuj jest w takiej komórce pod schodami, która, jak wszyscy twierdzą świadkowie też, była karcerem i to była komórka taka, jak tworzą schody, czyli spadająca do dołu, ciasna, ciemna, bez żadnego okna. Tam zamykano nawet podobno po kilkanaście osób. Nie wiem kto, nie potrafię powiedzieć, kto wyrył ten napis. Pani Alina Górska, która jak wynika z jej relacji, przebywała w tym strasznym miejscu pod schodami, bo tam można właściwie tylko leżeć w ciemnościach. Też nie powiedziała nam, czy to ona wyryła ten napis, czy też być może kto inny. W każdym razie jest to przejmujące świadectwo, no, można powiedzieć, męczeństwa ludzi w tym miejscu, bo ja nie wahałbym się użyć tego typu słów w odniesieniu do ludzi, którzy w tym miejscu niewątpliwie cierpieli i czego świadectwem jest właśnie ten napis. Spotkałam bezpośrednio dwóch świadków, niestety mężczyzna już nie żyje. Był to pan Molik, który przyjechał, rozpoznał piwnicę i rozpoznał, właściwie wskazał napis, który sam zrobił w jednej z piwnic, tam jest jego nazwisko. I kobieta, która też była więziona. Co bardziej, jeśli mogę powiedzieć, ciekawe, to mężczyzna, jeśli dobrze pamiętam, był więziony zimą, kobieta latem. I opowiedzieli nam zupełnie dwie ekstremalne historie, czyli albo przeraźliwe zimno, względnie wielki gorąc, duchota i koszmarne warunki, w jakich tutaj przetrzymywali. Wszyscy ci ludzie przechodzili bardzo ciężkie śledztwo, ponieważ metody, które informacja Wojska Polskiego stosowała, no to były, powiedziałbym, klasyczne metody zapożyczone od NKWD i Smiersza, to znaczy bicie, katowanie. Tam w tych Włochach zachował się taki piec i myślę, że to jest piec, który jeszcze pamięta te sceny, które rozgrywały się w 1945 roku. I o tym piecu, nawiasem mówiąc, to w niektórych relacjach się nawet wspomina, że te osoby były właśnie bite w okolicach tego pieca. Także wszystkie te osoby, które były przetrzymywane w areszcie informacji Wojska Polskiego, przechodziły przez piekło śledztwa, przez piekło pobytu w celi, które były przecież bardzo niewielkie, a nam z tego, z relacji więźniów wynika, że siedziało tam nawet po 30 osób w tych celach, w których no, można było, jak się tam wchodzi, to można byłoby pomyśleć, że tam może 2-3 osoby dałyby w stanie wytrzymać. Trzeba pamiętać, że
cierpiały one jeszcze albo zimno, bo tam z kolei zaczął ten areszt funkcjonować prawdopodobnie w lutym, marcu 1945 roku, albo z kolei gorąco, gdzie są wspomnienia właśnie więźniów, które mówią, że włączano bardzo takie potężne żarówki i te żarówki właściwie cały czas się paliły, więc na przykład w lipcu było tam nieznośnie gorąco. Właśnie pan Monik mówił o tym, że to byście była jedna izba, w której było kilkanaście osób i zarówno jedzenie, spanie na komendę, przewracanie się na luki na komendę, jak i kwestie sanitarne odbywały się dokładnie w jednym pomieszczeniu. Także to był tak naprawdę brud, smród, duchota, do tego jeszcze wykończenie psychiczne, prawda? Może nawet przede wszystkim. Jeśli chodzi o więźniów informacji wojskowej, to można powiedzieć, że byli oni bardzo różni. Znajdujemy podpisy na ścianach tego aresztu we Włochach. Mamy tutaj osoby represjonowane z szeregu Wojska Polskiego, ale też osoby jakby z zewnątrz, które były cywilami. Na przykład jedną z takich osób represjonowanych był Bolesław Piasecki. Z innych osób, które były przetrzymywane w areszcie informacji Wojska Polskiego, można wspomnieć o adiutancie generała Berlinga, pułkowniku Władysławie Szpacu, który też tam pozostawił ślad swego pobytu. On został aresztowany za, że tak powiem, propagandę skierowaną przeciwko generałowi Żymierskiemu. Uważał, że to generał Berling, którego był adiutantem, głównie stał na czele Wojska Polskiego. Oskarżono go również o sympatie proakowskie. Jeśli chodzi o więźniów, można jeszcze wspomnieć o grupie, która znalazła się tutaj po ucieczce. Większości więźniów, prawie 400 z obozu dla żołnierzy Armii Krajowej w Skrobowie. Tam ucieczka miała miejsce w marcu 1945 roku i kiedy ta grupa uciekła i w części dołączyła do działających w terenie oddziałów konspiracyjnych, 14 osób, które zostały w obozie, nie przyłączyły się do ucieczki. Te osoby zostały aresztowane przez informacje Wojska Polskiego, oskarżone o to, że wiedząc o tej ucieczce, nie powiadomiły władz obozowych. One zostały na śledztwo przewiezione właśnie do Włoch, osadzone właśnie w tym areszcie i tam otrzymały różne wyroki. Między innymi było tam chyba 5 wyroków śmierci. Na szczęście tu Bierut skorzystał z prawa łaski i te wyroki nie zostały wykonane, natomiast zapadło wobec tych osób, tych żołnierzy Armii Krajowej, wyroki wieloletniego więzienia. Przytrzymywano tam osoby, które w jakikolwiek sposób uznano za wrogie reżimowi komunistycznemu. Niestety nie mamy wszystkich informacji dotyczących tych osób. Nie wiem, czy wszystkie dokumenty na ten temat się zachowały. Niemniej możemy powiedzieć, że tutaj więziono osoby, które uważano za wrogie władzy ludowej, za jakiekolwiek najmniejsze wypowiedzi skierowane przeciwko władzy ludowej. Wszystkie te osoby uwiecznione na ścianach występują w księdze aresztowań informacji wojskowej prowadzonej za lata 44-45 i w różnych innych materiałach, które się zachowały z tego okresu. Konfrontacja tych materiałów innych wspomnieniowych, a także relacje dwóch osób, które zjawiły się w Instytucie Pamięci Narodowej po tym, jak sprawa stała się głośna, mianowicie pani Aliny Górskiej i pana Ludwika Molika,
były dodatkowym tutaj dowodem. Obie te osoby wówczas przyjechały do Włoch i potwierdziły, że były tam więzione. Także wszystkie te źródła łączone razem, jak ta NKWD, wspomnienia tych osób, napisy na ścianach, to już mamy tak niepodważalny dowód, że mówimy faktycznie o areszcie informacji wojskowej, w której były przetrzymywane konkretne osoby, wykluczały jakiekolwiek wątpliwości. Te osoby wskazały, gdzie siedziały, w której celi. Zresztą napisy potwierdzały ich przebywanie tam. Także tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten areszt faktycznie istniał w 1945 roku. Prawdopodobnie od lutego 1945 roku, kiedy to informacja Wojska Polskiego razem ze swoim aresztem przeniosły się z Lublina właśnie do Włoch, aż przypuszczam do jesieni 1945 roku, kiedy to przeprowadziła się informacja Wojska Polskiego do Warszawy. Także tutaj no, jakikolwiek sceptycyzm co do istnienia tego aresztu wiem, że zgłaszany przede wszystkim wtedy, kiedy został on odkryty, no nie ma na to żadnego uzasadnienia. Jest to niewątpliwy fakt historyczny i po prostu trzeba to przyjąć. Trzeba przyjąć, że źródła są na tyle mocne, jeśli można tak powiedzieć, w przenośni, że nie ma najmniejszej możliwości, żeby zanegować istnienie tego aresztu. Jesteśmy absolutnie pewni co do wiarygodności tych źródeł. One się wzajemnie potwierdzają. Tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby zaprzeczyć istnieniu tego aresztu. I to ja pamiętam, że do dzisiaj pamiętam. Byłem w Alei Szucha raz tylko z wycieczką szkolną i nigdy więcej tam się nie pojawiłem, takie to na mnie zrobiło wrażenie. Dużo na ten temat czytałem. Moja rodzina była tam więziona i nie chciałem do tego wracać. Podobne wrażenie odniosłem to w tych piwnicach we Włochach. One są w tak dobrym stanie, że są właśnie unikatowe. Przez to, że są w tak dobrym stanie, to są... Ich stan jest taki, że praktycznie rzecz biorąc można myśleć, że one zostały wykonane wczoraj. Przynajmniej ja takie pamiętam z 2000 roku. Od tamtego czasu nie widziałem tych piwnic. Ale wtedy to generalnie większość z nich była zupełnie swobodnie czytelna. Oczywiście były zakurzone, jakoś tam zanieczyszczone. Piwnice są w miarę suche i niezagrzybione, w związku z czym naprawdę... I szczęśliwie nikt tego nie malował, nie naprawiał, nikt tego nie niszczył, nie ścierał. Także naprawdę jest to ogromny materiał. Ja z moim synem zrobiliśmy kalki do każdego napisu, który znaleźliśmy. To znaczy, one są przerysowane w skali 1 do 1. Autentyczność jest niewątpliwa. Niewątpliwa to są, po pierwsze są fakty, których by nikt nie wymyślił, bo to by było naprawdę, no to wymagałoby jakiś w ogóle jakiś diaboliczny zamysł, żeby zebrać taką dokumentację i nazwiska, czy daty, czy jakieś tam fakty z życia tych osób wtórnie wyryć na tych cegłach i tynkach. To wydaje mi się absolutnie niemożliwe. No a poza tym, w czasie, kiedy działałem przy tym, pojawił się tam pan, nie pamiętam jego nazwiska, ze Szczecina, który był tam więziony i który w salonie mieszkania właścicielki był katowany
przy polanie drewna, który służył do opalania w piecu kaflowym, i jak wszedł do tego pokoju, to od razu sobie przypomniał, że to właśnie przy tym piecu jego katowali. Natomiast poza tym obawiam się, że nie wydarzyło się nic, chociaż powinnam wspomnieć zdecydowanie o tym, żeby w ostatnim okresie budynek został wpisany do rejestru zabytków. Natomiast to nieskromnie powiem, że to już zasługa tylko mojej rodziny i naszego z kolei uporu. Szczęśliwie akurat w okresie mojego działania udało się zdobyć fundusze na zrobienie tablicy pamiątkowej, którą zaprojektowałem i nadzorowałem jej wykonanie i doprowadziłem do powieszenia właśnie na budynku, i która informuje o tym, co tam było, w sposób oczywiście bardzo szczątkowy, ale jednak, no i przy której ciągle palą się znicze, ciągle są składane wieńce, czyli jednak to bardzo jakby pomogło w funkcjonowaniu tego budynku w tym kontekście w społeczeństwie. A jeśli chodzi o przeszłość tego miejsca, to co być z nim powinno, powiem tak, no takie miejsca są rzadkością, ponieważ wskutek jednak upływu dziesiątków lat wiele takich napisów i wiele takich świadectw być może nawet jest gdzieś tam po różnych miejscach, ale z różnych względów, na przykład mógł ulec zniszczeniu wskutek rozmaitych remontów, czy po prostu zwykłego otynkowania tych cegieł. Akurat tutaj zachowały się cegły w stanie surowym. No, ale przecież mogły być te pomieszczenia po prostu otynkowane i w tej chwili pod warstwą tynku nigdy byśmy ich nie znaleźli. To jest żywe świadectwo przeszłości. I na tyle rzadkie, i na tyle wyjątkowe, i na tyle mocno związane z historią Polski, że powinno być absolutnie zachowane w tym pierwotnym stanie bez żadnych ingerencji z zewnątrz. Na pewno napisy na tynku są trochę w gorszym stanie i one wymagają, no, te wyprawy tynkackie w zasadzie wymagałyby wzmocnienia. Napisy na cegle są w nie najgorszym stanie, ale oczywiście jeżeli to by dochodziło do jakiejś sytuacji eksponowania tego czy transferowania, no to już przy tym trzeba przeprowadzić pewny proces konserwatorski. I wtedy one by wymagały tego. One według mnie są w dobrym stanie, jak na te lata, na sposób użytkowania tych pomieszczeń przez te ponad 60 lat. Tam jest sucho w miarę sucho, także jest zupełnie przyjemnie. Jest to wyczyszczone, jest to wentylowane też w miarę. Znaczy wystarczająco, i jeżeli tam nie będzie jakiejś katastrofy, no to wszystko będzie ok, ale katastrofa może być w każdej chwili, ponieważ może na przykład pęknąć jakaś rura, która podejrzewam, że jest niewymieniana aż od 1934 roku. Pewnie w większości mieszkań, o ile nie we wszystkich. Ja nie słyszałem o jakimś generalnym remoncie tego budynku, więc może pęknąć rura centralnego ogrzewania i wtedy mogą stać się różne rzeczy. Zdecydowanie po ujawnieniu tego odkrycia w telewizji w pierwszym programie w grudniu 2000 roku bardzo duże zainteresowanie mediów
notowaliśmy, że tak powiem, faktycznie mnóstwo powstawało artykułów na temat tego domu, programów w telewizji. Także faktycznie zainteresowanie było duże i jak szybko się zaczęło, tak szybko również się niestety zakończyło. A właściwie nie przyniosło żadnego wymiernego skutku dla tego domu. Zdecydowanie potrzebujemy pomocy instytucji odpowiednich czy władz, które mogłyby nam w tym pomóc, dlatego że nie jesteśmy niestety w stanie zabezpieczyć tych inskrypcji, które tak naprawdę są zagrożone ze względu na choćby na wilgoć panującą w piwnicach. Dlatego też potrzebujemy takiego wsparcia, nie będę ukrywała, finansowego, żeby odpowiednie osoby mogły to zabezpieczyć. To miejsce aresztowania tych 16 przedstawicieli naszego rządu podziemnego i to miejsce na Świerszcza 2, ta katownia NKWD, w ogóle są generalnie mało znane w Warszawie, a w Polsce to prawie wcale. Ja myślę, że powinno się tam postawić coś, co by tę historię przypominało. Tam jest duży park, duży taki skwer, kompletnie pusty, niewykorzystany. Praktycznie rzecz biorąc, jedyną ozdobą tego skweru to jest buda z warzywami, kiosk ruchu i przystanek autobusowy i na tym tyle. A w środku mógłby stanąć pawilon, który by po prostu tę historię zebrał, taki pawilon muzealny, tę historię zebrał i pokazał. Tym bardziej, że te piwnice absolutnie się nie nadają do jako ekspozycja muzealna. Tam jest za ciasno, za nisko, zbyt niebezpiecznie, żeby wprowadzać jakiekolwiek grupy osób. Ja akurat jako konserwator zabytków przez ostatnie lata pracowałem przy kilku naprawdę ważnych obiektach zabytkowych w Warszawie i w kraju. I znam się w miarę dobrze na przepisach bezpieczeństwa, przepisach przeciwpożarowych i po prostu nie ma szans na to, żeby ktokolwiek się zgodził na wprowadzanie do tych piwnic jakichś wycieczek. Jest za ciasno, jest niewymiarowa klatka schodowa, to wszystko w prywatnym domu, który już powstał, przecież powstał w latach 30. w okresie międzywojennym, może funkcjonować, natomiast nie może funkcjonować w ten sposób obiekt użyteczności publicznej. Te napisy, czy pomieszczenia piwniczne wpisane do rejestru zabytków należałoby pewnie bardzo dokładnie zdokumentować, może jeszcze bardziej dokładnie niż ja to zrobiłem. I stransferować po prostu metodami konserwatorskimi, stransferować i przenieść właśnie do tego pawilonu. I wtedy one będą dostępne naprawdę dla wszystkich i wtedy można taki obiekt muzealno-edukacyjny stworzyć właśnie jako taki nowy punkt na mapie Warszawy, który mogły być właśnie silnym punktem edukacyjnym o II wojnie światowej. Przede wszystkim chciałybyśmy, właściwie moja rodzina, rodzice i ja, chcielibyśmy, żeby to miejsce było godnie upamiętnione. Te mury krzyczą i obowiązkiem naszym jako właścicieli, ale w ogóle nas jako Polaków jest ten krzyk usłyszeć. Generalnie my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, czy to mogłaby to być na przykład Izba Pamięci, mogłyby się odbywać lekcje historii, mogłoby to być również muzeum. Wydaje mi się, że jeśli odpowiednie władze zaproponują nam takie rozwiązanie, które by w odpowiedni sposób to miejsce upamiętniło, to zdecydowanie będziemy za.
wydaje mi się, że tego typu miejsca powinny służyć no, jako miejsca żywej lekcji historii, świadectwa pamięci. Swego czasu miałem pomysł, żeby zrobić tam coś w rodzaju muzeum na życzenie, to znaczy znając życzliwość właścicielki, może po prostu byłoby możliwe otwieranie tych pomieszczeń na życzenie, nie wiem, szkół, grup jakichś zainteresowanych, czy nawet osób zainteresowanych, które mogłyby te miejsca obejrzeć. Myślę, że jest to miejsce, które należałoby po prostu w sposób właściwy zagospodarować, przede wszystkim nie naruszać substancji, która jest w tej chwili, która jest substancją zabytkową, ale też, żeby to miejsce żyło, tym bardziej, że na przykład w sąsiednich budynkach, gdzie faktycznie urzędowało NKWD, no tam już z tego, co mi wiadomo, bo też oglądałem tamte pomieszczenia na ulicy Cielistej 16 i 14, to tam substancja zabytkowa uległa już całkowitemu zatraceniu i tam przeprowadzane lekcje na przykład o działalności NKWD w Polsce jest rzeczą no, niemożliwą, bo to miejsce nic nie mówi. Natomiast lekcja tam przeprowadzona byłaby oczywiście czymś żywym, czymś przemawiającym, to obejrzenie tych napisów, które zresztą być może powinny być okryte, nie wiem, warstwą jakiegoś pleksiglasu, żeby też no, komuś nie przyszło do głowy nagle tam coś dopisać. Jest to no, dla nas jakieś wielkie wyzwanie, żebyśmy z tego miejsca zrobili coś, co będzie służyło nam jako żywa lekcja historii, która szczególnie młodzieży pozwoli dotknąć tej historii i przybliżyć te wydarzenia z końcowego okresu wojny, które jednak rzutowały na losy Polski w późniejszym okresie, bo powiedzmy sobie wyraźnie, że gdyby nie czynnik Związku Sowieckiego, to losy naszego kraju potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdyby nie koncepcja Stalina utworzenia Polski jako państwa wasalnego przeprowadzona metodami siłowymi właśnie przez takie organy jak SMERSZ, NKWD, czy de facto w pierwszym okresie praktycznie organ sowiecki, informacja wojskowa, to losy naszego kraju ułożyłyby się zupełnie inaczej, szczególnie z uwagi na wartość edukacyjną dla przyszłych pokoleń, dla których ta wiedza będzie coraz bardziej abstrakcyjna w miarę jak będziemy się oddalać od tego w czasie. Już teraz jest ta abstrakcyjna, ale to jest moim zdaniem kapitalny walor takiego miejsca, że pozwala niejako przenieść się w czasie, szczególnie ludziom młodym. A to przeniesienie się w czasie dzięki zachowaniu właśnie tego miejsca będzie dużo łatwiejsze niż abstrakcyjne studiowanie historii z podręczników czy na dokumentach. Jestem przekonany, że to jest zupełnie inna lekcja historii.